w Polsce znów do czynienia z przypadkiem łamania praw, podstawowych praw człowieka. I to takiego bardzo małego człowieka, ja nie miałem tej na myśli tych, co się wyskrobuje z łonomatek, mam na myśli urodzone już dziecko, które odebrano matce. Znaczy jeszcze nie odebrano, sąd się zastanowi, czy odebrać, już samo to jest rzeczą niedopuszczalną, jak można noworodka odebrać matce. I tutaj słyszę jakieś takie, TVN24 podawał opinię księdza, że ta matka, oni żyją zresztą, to są biedni, prości ludzie, żyją w konkubinacie, no ale to są rodzice. Ale taka jest opinia, że dobrze wyglądają tylko dzieci, że mają z nią silną więź emocjonalną, ale opieka społeczna uznała, że w domu jest bałagan, ona sobie nie da rady, więc trzeba to dziecko zabrać tam, gdzie będzie miało lepsze warunki. Otóż, proszę Państwa, jest to, nie o to chodzi, że mają silną więź, czy nie mają silnej więzi. To jest bez najmniejszego znaczenia. Musi być przyjęta zasada, że dziecko należy do rodziców. Dziecko jest lepiej u rodziców niż w domu dziecka, nawet u złych rodziców. Oczywiście może się zdarzyć, a są takie przypadki, jest kilka tych przypadków rocznie, że jeśli rodzice nawet zabiją dziecko, ale z tego powodu pozostały milion dzieci nie może cierpieć i być zagrożony zabieraniem do domu dziecka. Jeżeli rocznie ginie 5 tysięcy ludzi w samochodach, to nie jest powód, żeby zakazywać ruchu samochodowego i siadania ludziom za kierownicę. Powtarzam, jeżeli rocznie 5 dzieci, czy 10 może nawet, jest zabijanych przez złych rodziców, a 1000 jest źle traktowanych przez złych rodziców, to nie jest to powód, żeby opieka społeczna miała prawo wsadzać swoje brudne łapska do domów ludzi, może nawet biednych. Może nawet biednych. No co z tego, że biednych? Z biednych rodzin pochodziło wielu wybitnych ludzi. Bieda znakomicie motywuje do pracy, do wybicia się z tej biedy. Ludzie biedni są też ważnym składnikiem społeczeństwa. Nie lekceważmy ludzi biednych i nie łammy ich praw. Prawo dziecka do posiadania rodziców i rodziców do absolutnej władzy nad swoim dzieckiem nie może być naruszone, bo jak raz je naruszymy, to oczywiście powstanie urząd w przypadku opieka społeczna, która się zajmie tym, jak się tym opiekować, ale jak raz powstanie taki urząd, to on będzie wymyślał, główkował, żeby jak najwięcej ludzi objąć swoją opieką, i będzie to się narastało, rozrastało, tak jak w Szwecji, a może być jeszcze gorzej. Brońmy się przed czymś takim.